Co najmniej 8 osób zginęło, a około 50 zostało rannych w wyniku wybuchu samochodu pułapki w afgańskim mieście Herat. Eksplozja wyrządziła także ogromne straty materialne. Jak na razie nikt nie przyznał się do zamachu. Do eksplozji doszło wczoraj późnym wieczorem w centrum Heratu, położonego w pobliżu granicy z Iranem. Zniszczone zostały domy i sklepy. Są także ranni i ofiary śmiertelne. O szczegółach mówi rzecznik gubernatora miasta Herat. Jak dotąd 8 naszych rodaków poniosło śmierć męczeńską, a około 50 zostało rannych. Ponad 95% ofiar to cywile. Bomba spowodowała także liczne szkody materialne. To, co stało się wczoraj późnym wieczorem nieopodal posterunku Służby Bezpieczeństwa, jest nie do opisania. Wśród rannych jest 4 moich krewnych. Nasze domy zostały zniszczone. 4 moich krewnych zostało rannych, a nasze domy zostały zburzone. Mówi mieszkaniec Heratu. Jak na razie nikt nie przyznał się do zamachu, choć władze Afganistanu obwiniają za eksplozję talibskich rebeliantów. To fragment oświadczenia afgańskiego prezydenta. Kontynuując nielegalne działania wojenne i akty przemocy wobec społeczeństwa, talibowie raz jeszcze zademonstrowali, że nie tylko nie zależy im na pokojowym rozwiązaniu obecnego kryzysu, ale raczej na dalszym zagmatwaniu sytuacji. W ostatnich miesiącach w kraju coraz częściej dochodzi do tak drastycznych wydarzeń, w których ofiarami padają cywile. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta w obliczu zbliżającego się terminu całkowitego wycofania wojsk amerykańskich z terytorium Afganistanu, co zgodnie z rozporządzeniem poprzedniego prezydenta USA ma nastąpić 1 maja bieżącego roku. Od kilku tygodni trwają także próby wznowienia rozmów pokojowych z udziałem przedstawicieli Białego Domu, władz Afganistanu i talibów. Na 18 marca w Moskwie zaplanowano również międzynarodową konferencję w tej sprawie.